Czasami chcemy coś zrobić, ale wydaje nam się, że nie jesteśmy się w stanie do tego zmusić. Lubimy tylko jeden aspekt jakiegoś zadania, a wszystkich innych nie lubimy i myślimy sobie często o sobie złe rzeczy, bo inni potrafią, a my nie. A to wynika wszystko z tego, jaką mamy osobowość. I nieważne, czy dotyczy to pracy, osiągania swoich celów, czy chociażby nauki języków, wszystko sprowadza się tak naprawdę do trzech typów ludzi. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy oglądacie kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Porozmawiamy sobie dzisiaj krótko i szybko na temat motywacji. Kiedyś robiłam już nagranie na temat czterech typów osobowości, czyli osobowości żółtej, zielonej, niebieskiej i czerwonej. I to nagranie zostawię Wam tutaj. To nagranie również może się Wam przydać do tego, aby zrozumieć, kiedy tracicie motywację. A dziś porozmawiamy sobie o trzech zupełnie innych typach. Mianowicie pierwszy typ to wynalazca, drugi to organizator, a trzeci to detalista, powiedzmy. Pierwszy typ to człowiek, który ma mnóstwo pomysłów, który zawsze daje jakieś idee i który po prostu wyciąga te pomysły z rękawa, natomiast niekoniecznie lubi organizować całą pracę, zarządzać całym projektem, dzwonić do różnych ludzi, pisać maile i ustalać cały harmonogram. No a już też niekoniecznie lubi pracować w skupieniu nad każdym szczegółem. Więc jeśli ktoś jest tym pierwszym typem, czyli wynalazcą, tym, który daje ideę, który sypie pomysłami, to wiadomo, oczywiście będziecie mieć mniejszą motywację do po pierwsze organizacji, a po drugie do wchodzenia w detale. Natomiast jeśli mamy jakiś projekt, nawet naukę języka czy w pracy, to najlepiej, aby nad tym pracowały zawsze trzy osoby. Ktoś, kto da pomysł, ktoś, kto jest w stanie tym zarządzać i ktoś, kto jest w stanie pracować nad szczegółami. Oczywiście, jeśli to jest mały projekt i mała firma. Jeśli to jest większa firma, no to tam mamy więcej ludzi, którzy są odpowiedzialni za te poszczególne etapy. Taki typ wynalazcy będzie zawsze tracił motywację, kiedy będzie chciał coś zorganizować. Będzie się mu to wydawało skaraniem boskim i będzie się musiał do tego strasznie zmuszać, nie będzie się mógł zmobilizować. Już nie mówiąc o takich kwestiach jak wchodzenie w szczegóły i dłubanie nad czymś i tak dalej. To dla niektórych ludzi może być nie do zniesienia, podczas gdy inni to uwielbiają. Drugim typem osobowości jest człowiek organizator. To jest ten człowiek, który czuje się jak ryba w wodzie w networkingu, który ma kontakty, lubi poznawać nowych ludzi, lubi z nimi utrzymywać kontakty biznesowe czy prywatne, który czuje się bardzo dobrze, kiedy może gdzieś pojechać, coś załatwić, do kogoś zadzwonić, do kogoś napisać, zrobić cały schemat działań, zorganizować wszystko. To jest to, w czym on się czuje najlepiej i niekoniecznie potrafi wymyślić coś nowego, niekoniecznie potrafi wyrzucać pomysły z rękawa i również nie lubi wchodzić w detale. Jego to po prostu nudzi, mierdzi. I mamy trzeci typ osobowości, czyli ten człowiek, który lubi siedzieć w detalach, któremu można powiedzieć, słuchaj, tutaj mamy taki pomysł, tutaj mamy taki harmonogram, wszystko jest zorganizowane, ty masz zrobić to i to i to i to ma być zrobione dobrze. I taki człowiek siedzi nad tym i pracuje nad tymi wszystkimi szczegółami. Natomiast nie może sobie wyobrazić, aby miałby robić to, co ten drugi typ, czyli organizować wszystko, ustalać cały harmonogram, dzwonić do ludzi, pisać, jeździć. Nie, to w ogóle nie jest jego kwestia. Nie jest również czegoś w stanie wymyślić, nie ma tylu różnych pomysłów. Jego siłą jest praca nad detalami. I kiedy znalazłby się w takiej sytuacji, kiedy nagle musi coś wymyślić, to po prostu nie będzie w stanie. Kiedy będzie w takiej sytuacji, kiedy musi coś zorganizować, również załamie ręce i nie będzie wiedział, w co te ręce włożyć. On musi mieć konkretną strukturę już przygotowaną i wiedzieć, nad czym ma pracować, nad jakimi detalami, jakie detale ma udoskonalać. I wtedy czuje się dobrze. Także widzicie, być może jesteście jednym z tych trzech typów ludzi i w Waszym ulubionym zajęciu nie potrzebujecie dodatkowej motywacji. Po prostu robicie to automatycznie, lubicie to, podoba Wam się to, czujecie się jak ryba w wodzie. A jeśli macie zrobić coś innego, no to już wtedy z tą motywacją jest gorzej.
I jeśli zastanawiacie się, jakim typem ja jestem, to ja jestem tym pierwszym. Ja mam miliony pomysłów na minutę. No dobra, to jest trochę hiperbola, tak? Ale dużo. I niestety nie mam mocy przerobowych, aby wszystkie pomysły urzeczywistnić. I oczywiście najlepiej byłoby, gdybym miała różne teamy ludzi, którzy zajmują się tymi wszystkimi rzeczami, którzy są moimi project managerami. Nawet mogłabym sobie zatrudnić własnego szefa, tak? Który mi powie, tutaj masz strukturę, organizację całego projektu i trzeba teraz zrobić to i to i to, musisz mi dostarczyć to, tamto, siamto. I to by była dla mnie super sytuacja. I oczywiście z drugiej strony jest potrzebny ktoś, kto lubi pracować nad detalami i dopieścić wszystko. Jako, że ja mam małą firmę i jednoosobową, to nie jestem w stanie tego zrobić i muszę wszystkie te części robić sama, więc potrzebuję naprawdę dużej dawki motywacji, aby się do tego zmusić, aby się zmusić do organizacji, aby się zmusić do tego, aby zadzwonić, pójść, napisać, zrobić harmonogram, no i oczywiście do tego, aby pracować nad różnymi detalami. Ja nie potrafię pracować nad detalami, ja po prostu cały czas mam głowę pełną pomysłów, trudno mi się skoncentrować na tych detalach. I czuję się bardzo niekomfortowo robiąc to, zarówno detale, jak i organizację. Dlatego ja w ogóle w organizacji jestem naprawdę kiepska pod każdym możliwym względem. Jestem też kiepska w detalach i robię wszystko tak, jak potrafię, na co pozwalają mi moje umiejętności i moja osobowość. Gdybym sobie teraz powiedziała, że no okej, ja nie jestem typem osobowości drugim, organizatorem, ani detalistą, no to wtedy już nie mogłabym niczego zrobić, bo tylko bym czekała, aż ktoś coś zrobi za mnie, aż w końcu będę mogła kogoś zatrudnić, kto mi się tym zajmie, a nie zawsze można kogoś zatrudnić. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że w tych innych działaniach mam po prostu mniej motywacji. Ja jestem całkowicie euforyczna i zmotywowana, jeśli wymyślam nowe rzeczy, natomiast w tych innych działach już nie czuję się tak fajnie, ale aby cokolwiek osiągnąć, muszę to zrobić. I możecie to podpiąć również do 4 typów osobowości, o których Wam już opowiadałam wcześniej. Link do tego nagrania zostawiłam Wam tu u góry i na dole w opisie filmu też będzie. I wiecie, że osobowość żółta to jest ta, która bardzo często coś wymyśla i ma taki słomiany zapał, że po prostu już później o tym zapomina, a inni nad tym pracują, czyli bardziej osobowość niebieska, tak, czyli melancholik i zielona, czyli flegmatyk, niż ten żółty sangwinik. Ale żeby cokolwiek osiągnąć, czy w pracy nad jakimś projektem, czy w nauce języka, która również jest naszym projektem, trzeba zawsze sięgnąć po zdolności z tych innych grup. Czyli jeśli ktoś jest taki bardzo czerwony, jest bardzo cholerykiem, to całkiem dobrze nawet uczy się języków, ale potrzebuje też wejść czasami w detale, aby coś zrozumieć i przeanalizować, więc musi troszkę stać się takim melancholikiem, czyli taką niebieską osobowością. I tak samo mamy tutaj w tych osobowościach. Jeśli ktoś jest wynalazcą, a chce coś osiągnąć i nie ma do dyspozycji dużych teamów, to musi to zrobić sam i po prostu musi się do tego zmobilizować. Jeśli ktoś jest organizatorem, też jakoś sobie będzie musiał poradzić i od czasu do czasu coś wymyślać, bardziej wierzyć w siebie. Jeśli ktoś jest detalistą, jeśli chce prowadzić swoją firmę i jeśli chce się nauczyć języka, to też najpierw musi mieć ten ogół, to takie szersze spojrzenie. Więc to się wszystko przenika. Jasne, idealnie byłoby, gdyby każdy mógł pracować w swojej tylko niszy i czuć się tam dobrze, ale prawda jest też taka, że wtedy nikt by się już nie rozwijał. A jeśli musimy robić po trochę z każdej z tych rzeczy, to oczywiście wzrastamy i umiemy coraz więcej i możemy osiągać nasze cele. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć na temat tego, jak osiągać swoje cele i z jakimi kwestiami jest to związane, to zapraszam bardzo do lektury lub przesłuchania mojego e-booka, mojego audiobooka rozwojownika nie tylko językowego, do którego link znajdziecie tutaj pod filmem, w opisie filmu. I jest on w promocji jeszcze tylko do końca naszego rozwojowego listopada. Także zapraszam bardzo i jestem pewna, że ten rozwojownik uzmysłowi Wam kilka rzeczy i pomoże Wam się lepiej zmotywować, niezależnie od tego, jaki typ osobowości macie. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Również zmotywować się do tych działań, do których niekoniecznie macie predyspozycje i zamiłowanie. I do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!